Niemal wszystkie czynności, które dokonujemy u notariusza, w urzędach czy organach administracji, nie wymagają naszego osobistego stawiennictwa i mogą być dokonane pomimo naszej nieobecności. Warto wiedzieć, że nawet jeśli prawo nie dopuszcza załatwienia konkretnej sprawy telefonicznie czy przez internet, to wiele czynności można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest instytucją, dzięki której wskazana przez nas osoba może działać w naszym imieniu w przypadku naszej nieobecności. Pełnomocnictwo może być szczególnie przydatne, gdy przebywamy w innym mieście, za granicą, w szpitalu albo gdy unieruchomieni nie możemy wychodzić z domu, a zachodzi konieczność podpisywania dokumentów czy załatwiania innych formalności. Osobę, której udzielamy pełnomocnictwa, prawo nazywa mocodawcą. Istota pełnomocnictwa polega na tym, że czynności pełnomocnika odnoszą taki skutek, jak gdyby były dokonane osobiście przez mocodawcę, czyli osobę, która pełnomocnictwa udzieliła. Kluczowym elementem udzielenia pełnomocnictwa jest zaufanie. Pełnomocnictwo jest ściśle oparte na zaufaniu mocodawcy do pełnomocnika. Z tego powodu pełnomocnictwa nie powinno się udzielać osobie, do której nie mamy zaufania. Pełnomocnictwo można udzielić jednej osobie lub niezależnie kilku osobom. Przykładowo, pełnomocnikiem można ustanowić osobę bliską, radcę prawnego czy adwokata, księgowego, pracownika. Dowolną osobę. Pełnomocnictwa można udzielić w zasadzie dowolnej osobie, nawet osobie obcej, o ile, co jeszcze raz warto podkreślić, mamy do tej osoby zaufanie. Kwestią równie istotną, co wybór osoby, której udzielamy pełnomocnictwa, jest określenie zakresu umocowania, czyli ustalenie, do jakich czynności, które mają być dokonywane w naszym imieniu, upoważniony będzie wybrany przez nas pełnomocnik i na jakich warunkach czynności tych pełnomocnik może w naszym imieniu dokonywać. Jeśli chodzi o zakres umocowania, wyróżnia się pełnomocnictwa szczególne, na przykład do sprzedaży konkretnego lokalu, rodzajowe, na przykład do zawierania i rozwiązywania umów z dostawcami mediów i ogólne, na przykład do bieżącego zarządu i administracji całym naszym majątkiem. Zakres umocowania powinien mieć odzwierciedlenie w naszym zaufaniu do pełnomocnika. Precyzyjne określenie zakresu umocowania umożliwia udzielenie pełnomocnictwa osobom obcym, czy nawet drugiej stronie transakcji. Przykładowo, pełnomocnictwo do sprzedaży lokalu może wskazywać minimalną cenę sprzedaży, wówczas nie zachodzi ryzyko, że pełnomocnik sprzeda nasz lokal za cenę niższą niż zamierzamy. Zakres umocowania można ograniczyć także terytorialnie, na przykład pełnomocnictwo do dokonywania czynności na terenie Polski, do dokonywania czynności na terenie Warszawy. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa na czas oznaczony. Wówczas pełnomocnictwo wygasa w określonym dniu, a po tym dniu pełnomocnik nie może już nim się posługiwać i nie może w naszym imieniu działać. Istotne jest, że co do zasady mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli stracił zaufanie do pełnomocnika. W celu sporządzenia pełnomocnictwa warto udać się do notariusza. Przepisy stanowią, że uczestnictwo notariusza przy sporządzaniu niektórych pełnomocnictw jest obowiązkowe, na przykład przy pełnomocnictwie do sprzedaży nieruchomości, natomiast przy niektórych pełnomocnictwach udział notariusza nie będzie konieczny, choć jest możliwy, na przykład przy pełnomocnictwie do zawarcia umowy najmu albo do głosowania na zebraniach właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej. Notariusz w każdym przypadku pomoże określić zakres pełnomocnictwa tak, aby odzwierciedlało ono wolę mocodawcy, a także przygotuje treść pełnomocnictwa, aby wywierało ono zamierzony przez mocodawcę skutek. Notariusz uprzedzi również o skutkach pełnomocnictwa i ostrzeże o ewentualnych zagrożeniach, jakie w konkretnej sytuacji może pociągnąć podpisanie pełnomocnictwa o określonej treści.